Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nieco ponad tydzień, w niedzielę 29 stycznia. Jednak granie dla orkiestry, tak jak co roku, wcześniej rozpoczną krwiodawcy z Pabianicy powiatu pabiańskiego. Swoim darem życia z potrzebującymi wsparcia będzie można podzielić się w punkcie pobrań przy ulicy Jana Pawła II 5 od poniedziałku 23 do piątku 27 stycznia w godzinach od 7.30 do 11.30, a w dniu wielkiego finału, w niedzielę 29 stycznia, krew będzie można oddać w godzinach od 9 do 12. Oddać krew może osoba, która skończyła 18 lat, ma ze sobą dowód osobisty, jest zdrowa i oczywiście chce pomóc wszystkim chorym, oddając ten najcenniejszy z leków, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Do oddania krwi nie trzeba się w jakiś rygorystyczny sposób przygotowywać. Jest taka zasada, że można być po lekkim śniadaniu, no należy unikać ciężkich posiłków, żeby badanie wstępne przy oddawaniu krwi no, zaakceptowało kandydata i żeby nie zostało na sam początku odrzucony. I myślę, że to wszystko. Mamy młodych, zdrowych ludzi, więc wszystkich serdecznie zachęcam. A tych młodych ludzi, którzy właśnie w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczynają swoją przygodę z honorowym oddawaniem krwi, systematycznie przybywa. Tak, no bardzo sobie cenimy tych pierwszorazowych dawców, dlatego że wielu z nich, oddając krew na przykład dla Wielkiej Orkiestry, potem już zostaje krwiodawcą na całe życie, a to jest po prostu wspaniała rzecz. Nasi krwiodawcy grają z orkiestrą od 2000 roku. Teraz będzie to już 24. akcja, w której będą pomagać potrzebującym. Przez minione 23 lata tego specyficznego kwestowania do Banku Krwi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłynęło już ponad 1000 litrów tego życiodajnego leku. W ramach tegorocznego 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można wylicytować w różny sposób wiele ciekawych przedmiotów, o których systematycznie informuje pabieński sztab. Nadaj imię stuletniemu dębowi szypułkowemu. Szef sztabu Michał Pietrzak dostał taką możliwość od Stowarzyszenia Protest Polszewice, by nagłośnić temat wycinki lasów na tym obszarze. Stowarzyszenie ubiega się o nadanie dębowi statusu pomnika przyrody. Nazwę można licytować na aukcji Allegro. Będzie można również stać się posiadaczem pamiątkowego medalu z czystego srebra z 10. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został on wydany przez fundację, a następnie wylicytowany w restauracji Jubilatka za ponad 40 tysięcy złotych, co wówczas, czyli w 2010 roku, stanowiło 1/4 całego wyniku pabieńskiego finału. Medal przekazano do PCK, a dzisiaj wraca on na licytację. To prawdziwy kawał historii orkiestry, zwłaszcza w naszym mieście. W pizzerii Zielona Górka podczas sobotniego wośpowego koncertu do wylicytowania będzie złoty wisiorek wykonany według projektu firmy jubilerskiej Koliber. Zawieszka w kształcie serca z czystego złota próby 585 posiada turmalin, kamień szlachetny symbolizujący płomień i nawiązujący do jednego z haseł tegorocznego finału. Mam ogień w sercu. To jedne z ciekawszych przedmiotów, które w tym roku trafią na pabieńskie aukcje, ale oczywiście to nie wszystko, mówi szef pabieńskiego sztabu Michał Pietrzak. Nieustannie dostajemy nowe przedmioty, które z pewnością wielu zachęcą do licytacji. Ciekawostki o słynnym egipskim faraonie były tematem przewodnim warsztatów organizowanych przez Muzeum Miasta Pabianic w pierwszym tygodniu ferii. Zajęcia odbyły się na kanwie czasowej wystawy archeologicznej Powrót Tutanchamona, tajemnice starożytnego Egiptu i ich odkrywanie, którą, przypomnijmy, Muzeum Miasta Pabianic przygotowało we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Egiptu Herhor. Pierwsza część zajęć to był spacer po wystawie poświęconej Tutanchamonowi w piwnicy w dworze Kapituły Krakowskiej. Druga część tej wystawy jest w budynku obok, w budynku poszkolnym. Przespacerowaliśmy się z dziećmi, powiedzieliśmy o paru ciekawostkach związanych z Tutanchamonem, obejrzeliśmy wystawę, krótki film, który pokazuje oryginalne zabytki, które znajdują się w Egipcie współcześnie. Tutanchamon panował w Egipcie pod koniec XVIII dynastii. Na tronie zasiadał tylko 9 lat, zmarł w młodym wieku. Starałam się podać na przykład, co z czym był pochowany Tutanchamon w grobowcu. Na przykład miał ponad 140 przepasek ze sobą, ponad 100 par sandałów, tak? Kilkadziesiąt rękawiczek. Był pochowany ze swoimi zabawkami,
którymi się bawił jako chłopiec. Miał 143 figurki służby, która miała mu na tamtym świecie zapewnić usługi, kilkanaście łodzi, miniatur, którym w zaświatach mógł łowić ryby, pożywienie, gry, instrumenty, ponad 5 tysięcy zabytków, z którym został pochowany, z czego 3,5 tysiąca to były zabytki ze złota. I należy wspomnieć, że zmarł w dość młodym wieku. Tak, zmarł nagle, w wieku 19 lat, przypuszcza się, że przez infekcję, zakażenie nogi. Skaleczył się w nogę i po kilku dniach zmarł. W ogóle był schorowany, ponieważ pochodził ze Związku Kazierodczego, bliskie spokrewnienie, więc na wiele chorób genetycznych chorował. Został pochowany również ze swoimi dwiema córeczkami, które przedwcześnie się urodziły, zostały zmumifikowane i w małych sarkofagach razem z nim zostały pochowane. Jak było widać, przekazywane informacje dzieci bardzo interesowały, o czym świadczyła choćby ilość zadawanych pytań. W gronie uczestników byli również tacy, którzy chcą podróżować, zwiedzać kraje i poznawać ich kulturę, w tym też egipską. Dlatego ich obecność na tych warsztatach nie była przypadkowa. Bardzo lubię rzeczy manualne, takie, że mogę właśnie coś porobić, typu właśnie na przykład ten naszyjnik i tak dalej. To jest w ogóle moje główne zajęcie i bardzo mi się to podobało, właśnie jak mieliśmy do dyspozycji zrobić właśnie swój naszyjnik albo bransoletkę, więc to są takie dwa moje hobby, dzięki którym postanowiłam się tu wybrać. Będziesz zakładać ten naszyjnik na przykład na tak. Wyjątkowe okazje? Tak, tak. Na pewno do Egiptu go wezmę w podróż. Zajęcia podobają mi się, lubię po prostu Egipt. Bardzo mi się podoba też to muzeum. Są tutaj fajne warsztaty, na przykład o sowach i tym podobnych. Jest to naprawdę przepiękne muzeum, długie warsztaty, ale naprawdę się opłaca. Polecam. A powiedz, czy ty już byłeś w Egipcie? Jeszcze nie, ale chciałbym. Na pewno bardzo bym chciał. Czyli te zajęcia dzisiaj cię zachęciły i zainteresowały, tak? Lubię po prostu czytać o Egipcie. Zaciekawił mnie ten kraj. Tylko czasami się trochę obawiam, że będzie za gorąco. A powiedz, jakie dzisiaj ciekawostki poznałeś podczas tych zajęć? Różne imiona faraonów. Różne eksponaty poznałem, bardzo dużo ciekawych rzeczy. W drugiej części zajęć dzieci tworzyły egipską biżuterię. Do jej wykonania posłużyły papierowe, pozłacane talerzyki i kubki, czyli rzeczy, które bez problemu można kupić w sklepie i samemu w domu zrobić taką biżuterię. Dzieci przyklejają jakieś dżety, żeby się błyszczało, taśmy klejące. W tle mają zdjęcia oryginalnych zabytków wykopanych z grobowców, więc inspiracja do tego, jak ta biżuteria wyglądała, jest. Okazało się, że uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Nie było jakieś trudne, ale na pewno bardzo ciekawe. I co zrobisz z tą biżuterią, powiedz? Zabierę do domu. I komuś podarujesz na przykład? Na przykład. Komu? Mamie, tacie, siostrze. Najbardziej mi się tutaj podobało to, że mogłam poznawać historię i w ogóle świat. Moim marzeniem jest, żeby podróżować i poznawać kulturę różnych miast i tak dalej, więc bardzo mi się to spodobało i to była właśnie moja pierwsza myśl, żeby tutaj przyjść. Właśnie babcia też mi to podsunęła w sumie, bo ona wie, że takimi rzeczami się interesuje. Bardzo chciałabym zwiedzić świat, poznawać te kultury i to jest dla mnie właśnie ten starożytny Rzym i tak dalej, to jest takie wprowadzenie do tego. Czyli podróż do Egiptu też wchodzi w grę. Tak, tak. Frekwencja na zajęciach była duża. Uczestnikami były 44 osoby. Cieszymy się za tak liczne przybycie dorosłych i dzieci. Mam nawet informację, że wnuczki przyprowadziły babcię. Po 50 latach przyszła do muzeum. Więc się cieszymy, że to młode pokolenie garnie do muzeum, chce przychodzić. Opiekunowie poznają stare śmieci tak naprawdę. Zajęcia w muzeum zakończyła sesja zdjęciowa. A jakie plany na kolejne dni ferii mają uczniowie? Tak naprawdę to jeszcze nie zastanawiałam się. Co mi przyjdzie na myśl do głowy, to zrobię to. Na pewno będę umawiać się ze znajomymi i przychodzić tutaj częściej. A inne placówki kulturalne też wchodzą w grę? Zajęcia w nich organizowane? Myślę, że tak.
nie wiem, cokolwiek. Bardzo lubię takie właśnie rzeczy, miejsca. Kocham książki, kocham czytać, więc biblioteka jeszcze jak najbardziej. Super, na pewno się wybiorę. Pewnie będę wyjeżdżał, pewnie będę się bawił z moimi kolegami, kuzynami. Będą do mnie przychodzić, będziemy jakieś pewnie aktywności robić. Będzie ciekawie na pewno. Przypominamy, w czasie trwania ferii zajęcia odbywają się w każdej z placówek kulturalnych w naszym mieście. Są też sportowe propozycje spędzenia wolnego czasu. Co może dawać mnóstwo frajdy? Na pewno coś, co kojarzy się z aktywnością i zabawą, a przy okazji edukuje. Takie na pewno były interaktywne warsztaty z najpopularniejszymi na świecie klockami Lego oraz techniką zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzieciaki konstruują z klocków Lego roboty i potem je programujemy i się nimi bawią. Do wykonania uczestnicy mieli dwie konstrukcje. Na początku wyścigówkę, a później wędkę. Każdy ma tam inne zadanie i każdy ma inny czujnik, żeby to było zawsze coś innego. No więc na dobrą sprawę różne, najróżniejsze, zależy od poziomu. Jak się okazało, była to doskonała rozrywka i nauka. Energia udzielała się każdemu. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z zadaniami i to nie powinno dziwić, ponieważ po pierwsze, budowanie z takich klocków to czysta frajda, a po drugie, współczesne młode pokolenie w technologiach porusza się jak ryba w wodzie. Od zawsze, odkąd pamiętam, lubiliśmy klocki Lego. Ja dostałem swój zestaw pierwszy, kiedy miałem 5 lat. A ja budowałem tak około 7 roku życia z Lego i tak dalej buduję. I jak dzisiaj na tych zajęciach jest? Te zadania są łatwe do wykonania, trudne? Na początku był prosty. My dużo bardzo budujemy z Lego, więc to są dla nas proste zadania, ale bardzo jest fajne, kiedy zbuduje się na przykład wędkę i to coś zaczyna działać. A poprzedni robot? Poprzedni robot była to wyścigówka, w których wygraliśmy drugie miejsce, zrobiąc nawiedzone auto. Warto zaznaczyć, że warsztaty z Lego robotyki i programowania pozwalają rozwinąć dzieciom najróżniejsze cechy, które przydadzą im się nie tylko w dalekiej przyszłości, ale i również w szkole czy nawet w kontaktach z rówieśnikami. Robotyka na pewno pobudza wyobraźnię i rozwija wiele umiejętności. Przede wszystkim jest to praca z tabletem, polega na zupełnie innych rzeczy niż tylko graniu, ale też uczymy je też, że to może być programowanie i inne rzeczy z tym związane. Więc podejrzewam, że walorami to jest przede wszystkim ta praca manualna, właśnie działanie na tym programie, na zupełne pokazanie, że można inaczej się bawić i też uczyć. No więc podejrzewam, że to są takie właśnie walory tego wszystkiego. Zabawę, chęć. No i oczywiście jeszcze nam daje radość, jak to wszystko działa. No i się uczy, Szemek. Programowanie jest, ja chodzę do 7 klasy i dla mnie to nie jest trudne. Bardzo przypomina program Scratch, łączenie ze sobą bloczków. Jest bardzo przyjemne to programowanie. Kolejna możliwość oswojenia się z najnowszymi technologiami poprzez zabawę i zmierzenie się z różnymi kreatywnymi wyzwaniami już za tydzień, w piątek 27 stycznia o godzinie 12:30. Kto wie, być może taka forma zajęć w fascynujący świat nauki wciągnie jeszcze więcej małych konstruktorów i informatyków, którzy teraz jeszcze być może nawet nie mają pojęcia, jak pasjonująca może być robotyka. Zajęcia organizowane przez placówki kulturalne w czasie ferii to nie tylko sposób spędzenia wolnego czasu, to również możliwość kreatywnej, twórczej pracy, spróbowania swoich sił w czymś nowym, a co za tym idzie, odnalezienia w sobie nowych pasji. Jedną z nich może być na przykład teatr. Warsztaty sceniczne to jedna z feryjnych propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaczęliśmy od pokazania dzieciakom, jak wygląda teatr od tej drugiej strony, tak? Jak wyglądają kulisy, jak wygląda zamykanie i otwieranie kurtyny, co ich naprawdę bardzo interesowało. Każdy z nich miał możliwość wystąpienia, zaprezentowania siebie na scenie. Bawiliśmy się w etiudy różnego rodzaju. Warto zaznaczyć, że te tematyczne zajęcia miały również charakter integracyjny. Razem z dziećmi z miasta
Na warsztatach działała nasza grupa teatralna Czarty Teatru, czyli młodzieżowa grupa teatralna Mokowska i wszyscy razem w dość dużej grupie fajnie się bawili. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyli. A finałem zajęć w drugim tygodniu ferii będzie spektakl Harry. Harry to jest spektakl, bardziej nawet show niż spektakl, taki integracyjny. Tworzymy go razem z widownią. Trwa dość długo, ale naprawdę nikt się na tym spektaklu nie nudzi. Na podstawie oczywiście utworu Harry Potter w wykonaniu naszej grupy teatralnej Czarty Teatru oraz Integracyjnego Teatru Czarodzieje. Przypomnijmy, tym spektaklem dwie wspomniane grupy teatralne zadebiutowały na wielkiej scenie. Była to ich premierowa sztuka, mimo że istnieją już od ponad 2 lat. Plany ich wcześniejszego występu pokrzyżowała pandemia i obostrzenia, jakie obowiązywały w tym czasie. Oni jednak w tym okresie nie próżnowali i na tyle, ile mogli, ćwiczyli na próbach. Instruktorką jest Katarzyna Tkacz, jednocześnie reżyserka sztuki. Harry'ego na deskach MOK-u będzie można zobaczyć w środę 25 stycznia o godzinie 12. Wstęp jest wolny, ale spektakl grany będzie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co oznacza, że w holu placówki do puszek wolontariuszy będzie można wrzucić swój datek na ten szczytny cel, a jest nim w tym roku walka z sepsą. Daje im radość, uczy kultury i wrażliwości, budowania relacji z rówieśnikami, odpowiednich zachowań, pomaga w pozbyciu się nieśmiałości, pokonaniu własnych słabości. Mowa o tańcu, który uwielbiają dzieci, a zwłaszcza dziewczynki. Dlatego w ofercie feryjnych propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury nie mogło go zabraknąć. Warsztaty taneczne dzisiaj zupełnie w innym klimacie niż na co dzień, czyli na pewno nie taniec klasyczny i nie taniec współczesny, tylko postanowiłam zabrać dziewczynki w trochę inny klimat, klimat jazzu. I stąd, ponieważ mamy karnawał, postanowiłyśmy się trochę też poprzebierać, żeby ten utwór, który sobie dzisiaj i układ tańczyłyśmy i ćwiczyłyśmy, właśnie w pełni oddawał klimat takiego wolnego, jazzowego układu. Tutaj można się wyszaleć, każdy może dodać coś od siebie, jakiś pomysł dać. Że jest fajnie i można i jest tutaj dużo zabawy. Dziewczynki, które uczestniczyły w zajęciach, bardzo dużo mają do czynienia z tańcem, ponieważ na co dzień od 2 lat uczęszczają na zajęcia do MOK-u na balet oraz taniec współczesny. Lubię tańczyć i lubię się bawić. Ci, którzy nie mogli przyjść w pierwszym tygodniu ferii na zajęcia taneczne, mogą to nadrobić w drugim tygodniu, w czwartek 26 stycznia o godzinie 10. Za tydzień kolejne warsztaty. Już dziewczynki mi tutaj obiecały, że będą też. Nie chciałabym zdradzać, bo wymyśliłam coś innego i przeniesiemy się w jeszcze inne klimaty, ale na pewno też to nie będzie taniec klasyczny ani współczesny. Warto przyjść, dlatego że przede wszystkim mamy się dobrze bawić, poznać, jak wspaniale potrafimy odreagować przy muzyce, przy tańcu, no i wśród we własnym gronie, prawda? Prawda. Prawda, dziewczyny? Tak. No i jak wiadomo, taniec to prawdziwa droga do wyrażenia swoich uczuć, emocji i pragnień. Grot FNTV Automatyka Pabienice w pierwszej rundzie pokonał na własnym parkiecie drużyny AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 74-59. Wówczas nasza drużyna pod wodzą trenera Piotra Rozwadowskiego nie była przetrzebiona kontuzjami tak jak obecnie. Mecz rewanżowy rozegrany w Gdańsku celną trójką rozpoczęły gospodynie, na co odpowiedziała również rzutem zza linii 6-75 Natalia Danych. I w takim rytmie kosz za kosz toczyła się walka na parkiecie. W połowie kwarty Grot prowadził 3 punktami 18-15. Kolejne 5 minut lepiej wykorzystały gospodynie, odrobiły dystans do Pabieńczanek i zakończyły pierwszą odsłonę jednopunktowym prowadzeniem 23-22. W drugiej kwarcie prowadzenie kilka razy przechodziło z rąk do rąk. W połowie odsłony Pabieńczanki prowadziły 32-30, ale na tym nie poprzestały. Dołożyły kolejne 15 punktów przy 11 gospodyń, wygrały drugą kwartę 25-18
i do szatni schodziły prowadząc 47-41. Po przerwie podopieczne Piotra Rozwadowskiego nie zwolniły tempa, a wręcz je przyspieszyły. W połowie trzeciej kwarty prowadzenie Grota wzrosło do 17 punktów, 64-47, a po kolejnych 5 minutach wynosiło już 24 punkty. Pobieńczanki wygrały tę odsłonę 28-10 i na 10 minut przed końcową syreną prowadziły 75-51. Trzy trafienia za dwa w wykonaniu Janiak, Kirsch i Danych na początku czwartej kwarty i koszykarki ze szkoły Gortata przegrywały już z Pobieńczankami 30 punktami, a trener Piotr Rozwadowski mógł przy tak dobrej pasie dać pograć wszystkim 10 zawodniczkom, które pojechały do Gdańska. Jedyne co udało się gospodyniom przez kolejne minuty tej odsłony to zmniejszyć rozmiar porażki do 22 oczek. Grot FNF Automatyka pokonał Politechnikę Gdańsk 90-68, wywożąc z Pomorza kolejne 2 punkty. W poprzednim meczu rozgrywanym w Pobieńcach z Elapitem Olsztyn Natalia Danych nie miała, jak się to mówi, swojego dnia, zdobywając tylko 8 punktów. Tym razem w pojedynku z Politechniką zdecydowanie powróciła na wyżyny swoich możliwości, rzucając przeciwniczkom 40 punktów, w tym 8 trójek. Dobrym rezultatem strzeleckim pochwalić się może również Aleksandra Janiak, która zdobyła 22 punkty. Natalia Łopińska zapisała na swoim koncie 10 punktów, po 7 Magdalena Grzelak i Patrycja Kirsch, a po 2 Aleksandra Rok i Wiktoria Ławska. Kolejny mecz Grot rozegra we własnej hali z SMS-em PZK Żłomianki w sobotę 21 stycznia, początek o godzinie 15. W pierwszym meczu w Łomiankach Pawieńczanki wygrały 81-47.